Jeżeli chodzi o najem w Polsce, to rynek ten dopiero się właściwie, można powiedzieć, z punktu widzenia komercyjnego jako produkt inwestycyjny rozwija. W Polsce z naszego badania wynika, że tylko około 15% mieszkań jest wynajmowanych, reszta stanowi struktura własnościowa. W Europie wygląda to trochę inaczej, w krajach zachodnich to jest około 20%, natomiast no, takim flagowym przykładem są tutaj Niemcy, gdzie mamy aż ponad 50% mieszkań, które są wynajmowane. Stopy zwrotu. Można powiedzieć, że Polska jest no, w dosyć dobrej, że tak powiem, grupie silnej, tam gdzie te zyski są dosyć wysokie. Myśmy analizowali głównie stopy zwrotu netto, czyli takie, które są skorygowane o koszty zarówno operacyjne, jak i koszty adaptacji mieszkań, ich przygotowania do wynajmu. No i tutaj wychodzi około, powiedzmy, 6-7% taka stopa zwrotu roczna. W Europie wygląda to różnie. W tych krajach, gdzie mieszkania są bardzo drogie, na przykład w Wielkiej Brytanii, stopy są na poziomie 2%, więc widzimy, jaka jest to duża różnica. I zawsze właśnie należy brać pod uwagę te dwa czynniki, tak? Czyli jaki jest osiągalny czynsz i jaki jest koszt mieszkań. W Polsce mieszkania, z naszego badania wynika, że są jeszcze nadal dosyć tanie, co właśnie przekłada się na dosyć atrakcyjne stopy zwrotu, szczególnie dla inwestorów zagranicznych. Rynek mieszkań na wynajem myślę, że będzie się jeszcze dalej rozwijał, bo to dopiero jak gdyby początek. Coraz więcej instytucjonalnych inwestorów, a także nawet, jak wiadomo, państwo patrzy na to jako potencjalną zarówno możliwość inwestorzy jako zarobku, natomiast państwo troszeczkę zapełnienia tej ciągle dużej dziury mieszkaniowej, jakiej niestety Polska jest. Jeżeli chodzi o porównanie Warszawy do innych miast z punktu widzenia właśnie inwestycyjnego i produktu, jakim jest mieszkanie. Tutaj można powiedzieć, że Warszawa wypada nieco gorzej niż inne mniejsze miasta, szczególnie te regionalne. Tam, gdzie potencjalnie jest mniej mieszkań do wynajmu, stawki czynszu są trochę większe, a ceny za mieszkanie zdecydowanie mniejsze. Więc stopy osiągalne w mniejszych miastach mogą nawet sięgać około 8%. Widać, jaka to jest różnica w stosunku do Warszawy.